wszystko tak naprawdę. Mam jednego chłopa, co ma 3 w siege'u. No ja też mam właśnie 3 w siege'a. Nie mam już nikogo dobrego do walki. Dobra, jak wszystko włączyłem, to mam 26 golda, jak to palił komu. Dobra, jest tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 150 tysięcy wojska bizantyjskiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... No dobra, ale to jak nie ma Rosji i mielibyśmy na jednego fortach walczyć? No dobra, no atakujemy Rosję. Przez tego Klejma wzywam ciebie. Bizancjum też. Bizancjum ma jakichś tych osobnych sojuszników? Nie. Włoszczyznę i tak dalej, i tak dalej. Poczekaj, jeszcze zajmijmy dobre tereny. Czy coś tutaj się możemy gdzieś bronić? Czy musimy oddać to południe? Wiesz, to nie stój na płaskim. Tą armię, co masz. Zostajmy na linii Toledo. Plansekia, Toledo, Cueta, no to już trudno, i do Walencji. Bo tutaj chyba nie ma już nic niestety dobrego do obrony. Dobra, zdaję już tutaj wojska, widzę, że ma. Dobra, to wypowiadam wojnę o tą prowincję. I cię wołam. Okej? Okay? Tak, tak, tak. O Boże, dostałem czarną flagę. O nie, co ty gadasz? No dobra, no to się rozlokuje. Tu masz jedną, właśnie, tu masz prowincję obok. Bizancjum na razie nie przyjęło. A może to Bizancjum mi odpowie? No musi przyjąć, ma sojusz z Rosją. Przyjmie w odpowiednim momencie. Spokojnie. Ma na to 3-4 miesiące, albo pół roku, już nie pamiętam. Więc patrz tam, czy nie dostanie czerwonego tego znaczka. Mogę 15 brać. On ma też już 15. Dobra, bierzmy 15 i zmieńmy piechotę. Jeszcze nie mogę. Dobra, to ja zmienię. Już mogę. Czekaj, czekaj, ale czekaj, czekaj, nie zmieniaj od razu. Cofnij trochę wojska za linię fortów. Żeby się w nas nie wbił. Jak będziemy regenerowali tego. Morale. I teraz już wypatrzył, że zmieniłeś morale. Bo masz 1000 pozostawiłeś. Aha, o te ptaki ci chodziło. Tak, tak, tak. O wszystkie. Wszystko, co może zobaczyć. Dobra, psychologicznie to wygramy. Niech się boją. A, też mają 15, tak. No mówię, mówię, mają 15. Czekaj, puszcz totalkę wyłączę. Bo tak, to wiesz, ja mogę... Dobra, wszedł do wojny widzę. No mówię, no to było pewne, dobra. Ale mamy też 15, ty masz 15. Tylko trzymajmy się razem. O, widzisz? Już tam lecą. Dobra, tutaj pojedynczo może... Na Walencję. I wbijajmy się w nich tam od razu. Ale czekaj, 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 żebyś wszedł 60, nie mniejszym. O kurwa, no. Nie wiem, czy zdążę teraz. Dosyłaj, dosyłaj. Oj, to nas zaboli, to bardzo.
Nie, no może wygramy. On zaraz wyhaczy, że ja dochodzę z boku i nas tu odetnie. Ja muszę rzucić wszystko i na moralach przegramy. No nie, no pamiętaj, że to jest tylko armia Bizancjum. A gdzie pozostała twoja armia? Dajesz tutaj, dajesz! No wszystko wrzuciłem. No nie, no widzę 30 jeszcze masz na tyłach. Ona idzie. Bo mogłeś już go, patrz, zobacz, mogłeś mu odciąć tą 60 na południu. Byśmy wygrali dwie bitwy. Dobra, odetnę ich tutaj, coś z 30 jedną przechwycę. No i chuj. Chociaż nie, no wygramy tą bitwę. Zero. Jezus, jaki jego żeś rola zrobił. 9-0. Dobra, jest wojsko rosyjskie tam na południu. Ale przegrali. Mamy, czyli jedna bitwa wygrana. Wygrana bitwa, mamy Wargola, możemy kończyć. Ja oznaczam, zdobyliśmy świętą wyspę. Dobra, ale cała armia rosyjska jest na południu, tak? Okej, dobra. Czekaj, czekaj, żeby nie stracić manpowera, głupio. I stój 60 tutaj, bo inaczej będą stack wipe. Znaczy tam w Walencji chcę odbić na szybko. To strzelaj fort. Kurde, ale nie wiem, czy tutaj walka na tych fortach to jest dla nas dobry pomysł. Rosja przyszła szyć... Boże, co ta Rosja tu ma? Dobra, mam już speeda wziętego. Będę mógł na speedzie dołączyć do swoich wojsk. Czekajcie, muszę cofnąć tutaj o jeden... No tak, muszę przejść. Dobra, no tak, od tyłu. Dobra, odbiłem Walencję. tysięcy. Dobra, i profesjonalizm i tak muszę palić, więc... Jebał to pies. Weź jakiś jeden stack do tyłu i żeby ci twoi wasalowie tam się podłączali. Tak, właśnie to robię. Nie ma sensu ich tak tracić. Ja czy ty bierzemy obrońcę wiary? No i możesz ty wziąć, bo mi w sumie nawet nie stać. Dobra, to biorę. Pamiętaj, że ja dużo zarabiam, więc nie bój się pożyczek, zawsze to spłacimy. Spoko. No dobra, on się na razie na swoich fortach rozstawił. No tak. No i jedną armię ma w Rzen, Jen, tam nie ma fortu, są Drylandsy. Tylko patrzę, jak tutaj to zrobić dalej. Tutaj wszędzie się na tego nie wystawił, tutaj nie wystawił. Jak to wygląda tutaj? A jak tutaj to przyszło, te Galicje jego, kurwa Wołynia? Jak to tu weszło? Jak tu moje flota stoi, co to za shit totalny? We mnie to zaakceptuj tych kondotieri, to będę widział wojnę. A już dałem. Dzięki. Okej, uważaj, ruszają. Jak się wystawił? Jak się wystawił, żeby był ten minus? Dobudował galer, ma 47, jakby co. No i mam 31 tych heavy tam, z tyłu. Ja mam 24 galery. Więc jakby co, to... Mów, to będę próbował flotu. Tylko, że admirałów też mam hugowych. Znaczy, możemy spróbować wbić się w Rosję. Jeżeli chcemy bitwę jakąś. No, mamy Wargola i 3 dodatkowe prowincje, w tym kopalnie złota. Ja bym czekał.
No tak, bo tu jest minus. Ale wiesz, na Mursi nie ma minusu. Moglibyśmy tu bitwę toczyć tak naprawdę. Wiesz? Okej. Okay. Tylko myślę, bo moglibyśmy tutaj go oflankować, ale on to wyhaczy, że ja to robię. Tym bardziej, że ma tu dobrego generała. Nie mamy sił chyba na to, żeby to zrobić na dwie bitwy. Bo ty masz wojsko do kapa już? No w teorii jeszcze mogę 8 tysięcy zrekrutować. Nie, to bez sensu. A z incomem balansuje na zero, więc... No dobrze, to jest dobrze. Nie tracisz. Nie, nie tracę. Zastanawiam się, czy nie wbić się w tego jego galery i zobaczyć, czy coś porobimy z tym. Tylko minus jest taki, że ja nie mam prowincji po tej stronie. Nie. Ale ci mogę dać pod okupację jego prowincję? To zaliczy? A nie wiem, daj, zobaczymy. Dałem ci. Poczekaj, to chodź tu, popłyniemy do jego galery. A jak mogę połączyć swoją flotą? Nie, chodź, po prostu płyń. Okay. Wejdź, ja wpłynę pierwszy, ty drugi. Jestem po prostu... A, i czekaj, jeszcze jedna misja. Tak, ta misja. I zobaczymy, jak to się spisze. Admirał Leonu dowodzi. Właśnie, coś dziwnego się dzieje. Leon chyba tu dołączył do tej misji. Bo jak mu potopimy galerę, to możemy mu pójść zacząć wycofał zabijać... Się. Gdzie się wycofał? Więc ja na razie tu wpłynę. Pewnie gdzieś po drugiej stronie. No bo to oznacza, że mogę iść mu ten handel zabijać. Nikom. Dobra, wojska dobudowują cały czas. Czyli zwiększa force limit cały czas, kurde, z lewych. Dobra, to jeszcze jedną 30 tutaj dosyłam. Stłumisz mi po drodze te bunty w Brytanii? No dobra. Wziąłem chłopa do dyscypliny, ile teraz mam? 122. Bo on w sumie jego stać na to, my musimy go wyprzeć stąd, kurwa. Jeżeli to wojna ma pójść jakoś fajnie. O, idzie, czekaj, uważaj, bo idzie. Wbija się. Na dwie prowincje się wbija. W jednej będzie miał minus chyba. Którą bronimy? Zobaczmy w tam, gdzie jest minus. A to, jak tylko moje wojska dołączą... A, bo nas odetnie tu, kurwa. Już wiem, co on zrobił. Kurwa, dobry jest. No, przegramy tą bitwę. O Jezu, myślę tu, ile on tego ma? Byłem tak, no walczyliście. I co sąsiedzie? Nas spotkało to samo. Hilfe! Powiem tak, powytrzymajcie kilka minut, a kto wie, może się w nich wbijemy w plecy. Wiesz, cofajmy się za linię fortów w Aragonie. Okej. Okej. On cały czas dosyła te wojska, pa, to cały czas idzie. No bo idzie poza force limit. Idzie poza force limit, wziął rekrutację i to jest ponad force limit, żeby przełamać. Dobra, to ja biorę pożyczki najemników, zacznę rekrutować. Spalmy w profesjonalizm najpierw. Zobacz, czy możesz... Kurde, ile on tego rekrutuje?
Nie wiem, musimy próbować na jakiś fort w górach. Czekaj, w co się wbijają? Valencia, Toledo. Tu padnie też już zaraz. Tutaj to na południu to olać. Jak to padnie, to już wszystko leży. No możemy w tą Valencię spróbować się znowu wbić, jak chcesz. Mówisz? Zresztą to są minusy. No bo inaczej to odpuszczamy całą linię Lyonu, tak? Tak naprawdę. Bo panu to dwa... Czekaj, w... o, to już na jest jeden fort tutaj. Czekaj, znowu się we mnie wbił, z Lewik. Flotą. Moja flota też tam jest jakby co. A właśnie, bo włączyłem, żebyś się mógł dołączyć jakby co też. Znowu pierdol dostał. Tylko wpłyń do tego, żeby się naprawiać. Jak on mi nic nie zrobił, moje okręty nawet nie walczyły. Nie? Dobrze, to jest fajna prawda. Dobra, zrobiło mi najmusów. Boże, nas zaleje. Nie przekroczyć force limitu dużo? Znaczy, ja przekroczyłem o 60 tysięcy force limitu. I to powoduje, że jestem minus 70 na inkomie, o Boże. Dobra, to musimy walczyć. Robię jeszcze jeden gigantyczny stack i robimy bitwę. Chyba, że oni się teraz wycofają za te forty. Ale nawet na tych fortach możemy walczyć, bo to w sumie tylko na równinę. Bo też nie ma sensu, żebym aż tak leciał na takim minusowym inkomie. Się durnie zadłużał. No to co, wbijamy się, czy usuwać tych najemników, bo trochę przesadziłem. Ile masz? Minus 160. No to musimy wygrać bitwę, ale to musimy się wbić w Walencję, a to nas odetnie od Aragonu. Mamy przejście od Aragon? Tak, Rosja wzięła sobie przejście, więc tutaj jest przejście i będzie mógł nas odciąć na całej linii. Czekaj. O! Tak. Lecimy Rio. Leć na to. Ale z 60. Masz już speeda też większego, jakby co. A, zapomniałem. Wbijać się od razu, tak? No jak będziesz miał 60 wojska, to na raz to wbijaj się. Jedziesz. No dobra, to są piękne wzgórza. Mają minus 1. Mam wyższe moralki o 3% od niego. No, znaczy te do dyscyplinka, on ma moralki o 0 większe. Za szybko się wbiłem, kurwa, za szybko, Lukas, za szybko. To co, nie wbijacie jeszcze? Zresztą? No to jak spadam na morale, czekaj. Ja tą 60 na jedną poczekam. Nie ma sensu tego robić na dwie bitwy, bo mają lepszych generałów. I nie wiem, czy mamy więcej wojska, czy nie, więc... To takie ryzykowne. Widzę jeszcze tylko 7... A... Czy on ma z tyłu jeszcze 111 tysięcy? To są najmucy. A, okej. Samej piechoty. Właśnie tu 20 tysięcy. Armat mamy? Kapa? Tak, mamy armat. Dobra, mają dwa minusy. Mamy lepsze trochę statystyki dyscypliny, VIP. No właśnie nie wiem, jak my tą dyscyplinę zrobiliśmy większą, ale dobrze. No. Doślę tą 60 swoją. Dobra, to potem ja dosyłam. To już wszystko moje będzie.
ponosimy, nie, w sumie mniej więcej równy teraz. Po ale, 2000... ale nam weszło, po 2000. No właśnie. Ale 500, nam weszło. Nice. A nie, no my też dużo tracimy po 2000. Dobra, dostałem tą armię. Kolejną 30 już dosyłam. Jeszcze na... mam chyba tylko tą 60 na tyłach bez... Nie? Tak, jeszcze tylko Włoszczyzna idzie 14 i tam Kremna daleko stoi. Mnie kusi, żeby wyminąć i się wbić od tyłu w tą 28. To możesz próbować, bo to chyba nawet już wygramy, nawet jak dośle. Chociaż... Nie wiem, czy miałeś jakiś dobry generał, bo mój dowodzi. Dobra, uciekniemy. Dobra, to wbijaj się, bo zaczynam przegrywać. Znaczy, remisować w ten sposób. To potem weź się rozumieć na twoje... Ja, ale bitwa! Jezus, pięknie! Pięknie! Tylko, że tak nie wytrzymam, ja muszę usunąć tych najemników. Tak, tak, usuwaj ich, usuwaj. Ale nie byli nawet potrzebni ci najemnicy, jak widzisz. Tylko co teraz? Toledo. Jak widzisz, lecę na Toledo. To ja lecę na Walencję. Tak, i od razu ostrzał rób i odbijamy. Te forty, a potem jeżeli się uda, to się wbijamy. Ej, my mamy lecieć górskórę. No mówię, no. Mówiłem, żeby przez wysepkę atakować pięknie. No i racja, no. Po co jakieś tam honorowe zachowanie? Weźmy jakiegoś wargola, którego nie zdobędą. Ej, no ale jak? No to gramy PvP, to trzeba patrzeć, co się podbije. Zdesantował mi się, nieładnie. Tylko, że na Holandii, znaczy na ten, tam na tyłach mi się zdesantował. Dobra. Jest lepszy morski czy artylerii ostrzał? To to samo. Obojętne. Wiesz, wycofam jedną 30, żeby tam mórz czyścić. Dobra, to ledo padło. Jeżeli to ci padnie, to możemy się chyba wbijać w niego, bo on ma niskie morale, wiesz? Dajesz, jest! I lecimy na tą prowincję, co jest Grenada. Będziemy mieli minusy... A dobra, już wszedł tik. Tik. Kurwa. Się nie dobra, to... Nie. Tu już jest całe morale jego. Ustawiamy się na jego prowincjach, czy czekamy? Ta, w sumie to ta. Masz rację. Tylko trzeba uważać, żeby nie zrobił tego, co poprzednio, że na dwie bitwy. To stój może na tej, a ja odpuszczę tą media, lakład, coś tam. Tu przy obu będzie miał za rzekę minusa? Jak tak teraz stoimy, nie? Tutaj ciebie. Ty na tyły. Jakie statystyki ma armia rosyjska? Bo mógłbym w sumie jedną 30 posłać tam do niego. Bo jest przejście, ktoś wziął. Weź mi tam patrz, bo ja tutaj jestem zajęty gdzieś indziej. Okej, na razie stoją. Znaczy, dobra, teraz podchodzą. Na La Mancha. Ale tylko część armii przemieszcza. Dobra, jak tutaj to wygląda.
Dobra, on w coś się zaraz wbije. Tylko pytanie, czy we mnie, czy w ciebie. I prawda jest taka, że jego stać na tą wojnę, żeby tak to prowadzić na taki manpower. Dla mnie niezbyt. Wbili ci się w Irlandię. Znaczy w Sztokholmie, w Kopenhagę. No wiem, ja się tam wbiłem w nich. Ja myślałem, że dam radę, bo mam lepsze statystyki od Rosji, ale mam rolę po prostu 0 do 9, 7 teraz i tak dalej, więc chyba przegram tę bitwę niestety. Będę musiał tu zaraz najemników zrekrutować i trudno. Czy ja tak stojąc odzyskuję manpowerem i powoli tam rośnie sobie? No, właśnie nie. Ale on dalej nie pójdzie, co najwyżej tą kupę Hagel zdobędzie. Mam 24 tysiące manpowera jeszcze zapasów. No i przegrałem, serio? Co za papa. Podoba mi się, że ja tu tego manpowera tu tracę, kurwa. No, ja za dużo manpowera tracę. Muszę chyba zejść z tej prowincji. Co ja kupuję? Co? Niedźwiedź prowincję mi zdobył. No wojnę nam wypowiedział? Nie, w sensie kandydat Jerich wysłał i stanął na zecie. Aha. Wbija się, na dwóch się wbija, przy obu minusach. A ja myślałem, że ucieknę. Uciekłem! Dobra, mam jeden za rzekę. Twoją 25 łapię. Trudno, poświęcimy ją. I o Boże, mój Leon. Kurde, tych najmików usunąłem. Ej, ale ta 100-tysięczna armia goni mojego popyta zamiast się tu wbijać. Za szybko się wbiliśmy, kurwa. Chujowo. O Boże, on w Walencję się wbije zaraz. Tylko to zobaczę, to rzucam nasze wszystkie wojska do ataku. Nie wbija. A, bo on tędy musi przejść. Okej, dobra. To weź pilnuj, czy tam nie zaatakuje mnie, bo ja chcę tutaj się pozbyć go. To mnie nie, naokoło idzie. Serio? No, 20 rosyjska się wbija, a druga idzie na południe. No, za szybko rzuciliśmy wszystkie siły, kurde. I stracimy morale. No, spróbuj dorekrutować może najmusów, weź pożyczki czy coś. Bo widzisz, on już rekrutuje, on leci tutaj już rekrutacją armii. Żeby wygrać tą bitwę. Już jest wojna o wszystko tak naprawdę. O, i lecą grube overforce limity tutaj, żeby ten nas porobić. Czekasz, aż się odnawią moralki tym najemnikom, czy wbijać od razu? Poczekaj. Nie ma sensu, żeby tak od razu... No bo ta bitwa już tak nie... trochę przegrywana jest. Aha, no to wbijaj się. O, uciekłeś, wycofałeś się, czemu? O, czemu? Kurwa! Dlaczego to... Nie, dobra, nie. Myślałem, że po prostu, wiesz, tutaj wszedł z takiej mojej armii, czy coś takiego. No dobra, to się cofaj tymi najemnikami, cofaj się. Ale zobacz, jaki sznurek tutaj leci. Ile on tego rekrutuje? Ja pierdolę, przecież to jest jakaś masakra. Nie, bo to tak czasami są takie mikrolagi i mi zaznaczyło wszystkie moje armie. I jak kliknąłem to na tą prowincję, to mi... Dobra, no. Nic się nie stało przecież. No nie wiem, żebyśmy to wygrali, bo ci najemnicy nie mieli moralków jeszcze. O, ja nie wiem, jakie oni muszą mieć force limity, że to, wiesz, robią ogólnie, nie?